dzień dobry. Witam się z wami bardzo gorąco i serdecznie w ten ciepły, ale nieupalny na szczęście dzień. No, my właśnie, słuchajcie, wybywamy. Będziemy brykać, najpierw jeszcze załatwić pewne sprawy, a później jedziemy nad bodajże jakieś jeziorko. Nie wiem, pierwszy raz tutaj będę. Nie odzywałam się jakiś czas, no bo ja już wam mówiłam, że to będzie przeprowadzka, to będzie, wiecie, wnoszenie gratów, przenoszenie. Ogarnianie po prostu spraw tutaj cały czas, także dzień w dzień po prostu spędzam, wiecie, no, na załatwianiu wszystkich papierków, przepisywaniu, zapisywaniu, rejestrowaniu, umawianiu się na wizyty i tak dalej. Dlatego wybaczcie mi, no ale no niestety była taka malutka przerwa, zastój. Postaram się jakoś tutaj poukładać u Tomasza, żeby móc przyjść do was z jakimś stacjonarnym filmikiem oczywiście. No i co? My właśnie wybywamy. Zaraz wsiadamy do auta, właśnie jesteśmy przygotowani, popakowani, ale tak jak mówię, na początek jeszcze jadę na pocztę, muszę powysyłać pewne papiery. Musimy zajechać jeszcze, gdzie ja mówiłam? Zapomniałam już. Do Kansilu jeszcze i na pocztę, no także te rzeczy jeszcze są do zrobienia. Pogoda jest taka, wiecie co, w sumie to nawet nie potrzebuję okularów, chociaż tak słońce troszeczkę, znaczy słońce, światło, tak wiecie, trochę razi, ale ogólnie jest niebo zachmurzone i powiem wam, że nie zdziwiałabym się, jakby lekko spadł deszcz, no, a my jedziemy, także jedziemy fajnie w plener, no, także co, myślę, że odezwę się, no już, kochanie, Oli obładowana, zobaczcie, tada, obładowane dziecko, pokaż ile masz tych rzeczy. No, zobaczcie ile, jak Święty Mikołaj stoi. Także zaraz już jej pomagam, czekam na resztę brygady, za chwilę będą szli, albo już idą, zaraz wam pokażę. Albo powiem, albo nie powiem, nie, jeszcze nie idą. Nie, jeszcze nie idą, no zobaczcie, no, no, czekamy. Stoimy, czekamy. Także co, odezwę się do was, myślę, że już z miejsca i pokażę wam, jak tam będzie. Także zabieramy was ze sobą. No, a jakby ktoś pytał, to u mnie wszystko w porządeczku. No, także słyszymy się później. Bajo! No i hejo, hejo, odzywam się do was ponownie po to, żeby wam właśnie pokazać, gdzie się znajdujemy. Tu jest brygada. O, tutaj jest dokładnie brygada. Będą patrzeć, gdzie się rozkładają. I znajdujemy się w Bredons Hardwick. Nie wiem, jak się to wymawia, ale jakoś tak. Tak to wygląda. Tu jakiś piaseczek, niby trochę do wynajmowania, jakieś łódeczki, kajaki i takie dziwne sprawy. Coś dla dzieci. Tak to wygląda, jesteśmy nad takim jeziorkiem, jak widzicie. Brygada tam się próbuje rozłożyć. Tutaj jesteśmy przed barkiem. Można sobie usiąść, fajnie wypić cokolwiek. Kawę, herbatkę, piwko. Tu jest brygada, teraz wam pokażę. O, proszę bardzo, tutaj mamy jeszcze co też. Możemy sobie zjeść jakieś lody, smaki lodów. Lakeside, a tu jest brygada. Brygada się właśnie chyba rozkłada. No, to on mnie ugryzł właśnie. O, jest brygada, zaraz wam pokażę. Jest Oliwka. Jest Gracjan, jest Tomasz, zaraz ja nagrywam, jest Klaudia i jest Oskar. Jest Red Bull. I jest, Rockstar. 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 No. Powiedz im, że jest Red Bull. Patrzcie, czyli tradycji stanie się zadość. Red Bull musi być, a tu jest pies, który mnie ostatnio ugryzł. I mam ślad. Czy ty to byłeś ty? Łaf, łaf, łaf. Ale jesteś podobny. Znaczy, wy wszystkie jesteście podobne. Czy to ty mnie ugryzłeś? Nie, to tamten był gruby taki. Ej! Gracjan! No tak samo się... Ale tak samo się na mnie rzucił. Wściekłeś go teraz, patrz. Wściekłeś go i teraz będzie papierek gryzł. No, także tak to wygląda. Tutaj się właśnie rozkładamy. Za chwilę daję dzieciaczkom ciuszki. I niech idą w spław, a my się położymy. Tam jeszcze są takie campingi jakby. Głaszczesz go? Ale uważaj, bo to są takie wredotki. Mogę cię nagrać? Oli, uważaj. Pokaż się do kamery. Ale ty nie jesteś fajny, wściekły pies. Chcesz powąchać? Chcesz powąchać kamerę? Będziesz nagrany na filmie, będziesz. Będziesz na YouTubie. Oli, uważaj. Chciałbyś się rzucić na mnie, co? Wow, wow, wow. No, wściekły jest.
tu moje? 13:14. To nie są, to są Oscara chyba. Dobra, odzywam się do was za chwilę. Mam. Zobaczcie, tam jest, patrzcie, macha. Jest i wam macha, Tomasz. O, paleciozeczek, fajnie. Super. Tutaj właśnie jest ten taki domeczek. W tym domeczku mamy food order point, czyli rzeczy chyba odbieramy z jedzenia. Tak mi się wydaje, że chyba tutaj nam krzykną za chwilę. Wzięłam właśnie dzieciaczką. Wyrytasy, Oli, wskakuj do wody! Oli się wstydzi. Nie wzięła sobie stroju. O, tu już dzieciaki widzą, czym się ubrudziły koc. Chipsy przyszły. Proszę bardzo, są chipsy. Jest lodóweczka. I jest, słuchajcie, patrzcie co jest. Dzisiaj mamy sol. Sol, piwko, sol. A ja nie wiem, nic nie widzę, słuchajcie. Tak mi słońce radzi, że jakaś masakra. O, teraz chyba. No, także mamy takie piwko. Zobaczcie, ile jest ludzi. Tam w ogóle właśnie bardzo dużo dzieci popłynęło tam pod ten brzeg. Ja nie wiem, czy to jakaś szkółka, czy skąd oni są. A nasi tu, czekajcie, bo ja nic nie widzę. O, co nasi? Ta się wygłupiają. No, ja nie wchodzę do wody, bo ja lubię słoneczko, lubię się poopalać. A poza tym, no, takie wiecie, kobiece sprawy i trzeba siedzieć, wysiedzieć swoje. Ale powiem wam, że jeżeli chodzi o miejsce, to wam polecam. Naprawdę jest po prostu fantastico. To staje na głowie. Zobaczcie, tam są właśnie takie domeczki. Można sobie tutaj wykupić właśnie też na jaki chcecie tam okres te domki. Nie wiem, właśnie będziesz tu masz miał ulotkę, ale ja nie mogłam zrozumieć. Idą frytki do nas. Yeah, thank you very much. Thank you. Mamy frytasy, zobaczcie, przyszły frytki. Pani przyniosła frytki, ja myślałam, że nas tam zawołają, ja bym poszła, a tu leciała pani specjalnie. Oli leci na frytki, jest zażeracz. Asiu, ale ma ten, Oli ma ombrę spodenki. Ale wiesz, jak fajnie wyglądają? Jak ombrę. Ale duże frytki, co? Patrz na tego. Patrzcie, jaki frytek. Wow. Oskar! Frytek! Jaki frytek! Przyszły frytki. Patrzcie, jakie duże. I tutaj mamy sosiki, także Francja elegancja. Powiem wam, że miejsce jest fantastyczne i myślę, że tutaj nie będziemy... Nie jesteśmy pierwszy, ostatni raz. O! Znaczy jesteśmy pierwszy, ale nie ostatni, to chciałam powiedzieć. No, fajnie, że właśnie można sobie widzieć na tych kajakach takich, na tym czymś tak pojeździć. To nie są kajaki, jakieś takie deski. Jedyne, co ja ubolewam, czego nie zauważyłam jeszcze dotychczas, no to to, że nie... Gracjan! To, że nie widzę, słuchajcie, żadnego ogrodnika, Boże, żadnego... No, jak on ma? Żadnego... Uciekło mi słowo, bo patrzę na dzieci. Kurczę, żadnego... No, ratownika! No, nie, ogrodnika. Także tylko to widzę, że jest chyba minusem, bo faktycznie tutaj naprawdę małe dzieci, dość małe dzieci są puszczane same na deskach. Mało tego, nie każdy z dzieci, jak możecie zaobserwować nawet tu przy tym chłopcu w białej koszulce, nie każdy zakłada kamizelki. Ten drugi chłopiec, który wiosłuje, też nie ma kamizelki i ten, co siedzi, też nie ma kamizelki. I to jest tylko niefajne. Nie widzę też za bardzo rodziców, którzy, wiecie, patrzą jakby na tą sytuację tutaj. No, wszyscy śpią, zaraz wam pokażę, tak to wygląda. Takie tam jeszcze są właśnie domki, no i parking. Wiem, że jest tu siłownia, tam jest jakaś siłownia, tu za chwilę, jak się przejdę, to wam pokażę, co jest naokoło i co jest w środku, jak co jest w środku. Jak to wygląda? O, właśnie dziewczynka wpadła do wody, albo chłopiec, nie wiem. Ale przynajmniej ma kamizelkę. Dobra, ja się zabieram za apu. Później jeszcze wam zrobię zdjęcie, przebitkę albo pokażę, nagram. Słuchajcie, nagram wam cennik. Cennik tutaj w podnajęcie, jakby na dobę lub na ileś tam... Na ileś dób, czyli dni. No, oni patrzcie co robią. Patrzcie, no myślałam, że go będzie rzucał. Ja się wystraszyłam, że go będzie rzucał. Dobra, przybywam do was raz jeszcze, ponieważ kazali mi się nagrać. Mamy ich. <grym,
Tomasz ich wyrzuca. Patrzcie. Czekajcie. Uwaga. Oli teraz krzyczała, żeby... Nie. Uwaga, teraz będzie chyba, kto tam jest? Oskar teraz. Kurde, ledwo tu widzę, słońce takie wyszło ładne. Teraz Oskarek będzie wyrzucany. O, nie wyszło, nie wyszło. Dobra, chyba koniec wyrzucania, bo widzę, że dziewczyny popłynęły już trochę dalej. Gracjan też. Nie, jeszcze Oskar. Oskar jest wyrzucany. Uwaga. Uwaga. Uwaga, i chyba go będzie wyrzucał, czy go nie będzie wyrzucał w końcu. 1-0, start. Prawie go wyrzucił. O, patrzcie, łabądek płynie. Zobaczcie, jaki fajny łabądź płynie. Fajne to jest, właśnie to pokazywałam na samym początku, że tam to właśnie stało, takie coś. Można chyba właśnie podnajmować sobie na pewnie jakieś takie rowerki to są. A, wodne rowerki, już kumam. Okej, okay, dobra, ja się biorę, bo już tutaj jestem w trakcie, słuchajcie, rozrabiania sobie sosiku, czyli ketchup, majonez, wymieszam i smacznego. No i dobra, odzywam się do Was po raz kolejny, bo pokażę Wam, dobra, jedź, pokażę Wam, tutaj jest właśnie domek, w którym jakby oni chyba płacili, tak, tutaj wujek płacił, nie, za ten. Tutaj chyba się płaciło. Chodź, zobaczymy ulotki. Chodź, zobaczymy ulotki. Tutaj mamy office. I tu mamy, zobaczcie, ulotki. Zaraz zobaczymy, czy możemy sobie... Czy to jest... A widzicie, tu są jakieś ogrody. Ale ja nie widzę ulotki stąd dokładnie. A, tu może jeszcze coś z tym. Różne atrakcje, ale nie widzę nic za bardzo takiego, słuchajcie, nie widzę. Dobra, thank you. Pokażę Wam, o, to jest właśnie, czekajcie, ja założę sobie okularki tylko. Uno momento, pokażę Wam teraz tak, z daleka to miejsce wygląda tak, tu jest właśnie cały ten taki... To miejsce, gdzie tutaj macie właśnie te Lakeside i tutaj w środku jest bar, barek. Tutaj mamy siłownię, gym and tonic. Cokolwiek to znaczy, siłownia, jakieś, nie wiem, jakieś jeszcze coś tam się dzieje, chyba z szabalkami coś. Jak się to, szermierka czy coś i chyba coś na rowerkach. Tak to wygląda, a miejsce to... Chodźli. A, patrz, tu masz na weekend. Patrz, Oli, na weekend. Diabłuszki. 10. 1, 2 łódki, 10 per... Pitch. Per pitch i 3, 4 boat, 15 per pitch. Ciekawe, co to jest pitch? Ten kajak albo coś? Jakieś chyba tak. Widzicie, tutaj są domki, w tych domkach też można wynająć i chyba prawdopodobnie kosztowało 120 za dobę. I o ile się nie mylę, to chyba na zewnątrz to jest jacuzzi. Tak, co? No, ale 120 za dobę to dużo. No, no ale wtedy na przykład nas jest 6 osób, nie? I 120. Ale to jest bardzo dużo, bo nikt nie przyjeżdża raczej na jeden dzień, słuchajcie. Tylko przynajmniej na dwie noce. Jeżeli to jest za dobę, no to dajmy na to 220 za taki w sumie weekend. Bo 3 dni, dwie noce. 40, przepraszam. No, to wcale nie jest mało, ale warunki są czad. Zobacz, wieczór i jak jest teraz tak gorąco. No, to i sobie tak fajnie, zobaczcie, jest jacuzzi, no czad. I tutaj mamy ulotkę i to wygląda Croft Farm Water Park. Tak to wygląda. Słucham? Jakie światełka? A, wieczorem, że się ten... Zobaczcie, i tutaj macie cennik. Pokażę Wam od razu. Pokażę Wam. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, czego to są ceny. Jakieś kampingi. Nie wiem, które to są. Te kampingi to chyba tamto gdzieś. Że chyba Wy jak macie kamping i chyba chcecie, ja nie wiem. Tutaj chyba sobie przyjechać. A tutaj mamy jakieś cabins, pods i sialec. Ja nie wiem, co to są, które to są. Nie mam pojęcia, jak to się odróżnia, ale za noc 120, tu 50 i tu 50.
Tu jest jeszcze jakiś Lodge 31. Od niedzieli do czwartku chyba 120 i piątek, sobota 150. Także tak by wyglądał, słuchajcie, cennik. Tutaj jest pokazane. Tutaj mamy gym. O, jest ta sauna. Gdzie? Tu. Jest sauna, tam gdzie jest ten gym. No, tam co minęliśmy. No i namioty. Idziemy się przejść z Oliwią, bo słyszałyśmy owieczki. O, i tu jest kładeczka. Tu można sobie opływać. Ale fajnie do domu. Ale nie każdy ma ten... Patrz, to nie ma i ten też nie ma tego jacuzzi. Tylko te dwa pierwsze chyba mają. No, chyba tak. Chyba tak. Zobaczcie, jak wygląda ten domek. Nie wiem, co jest... Czemu nie wziąłeś kapciów? Kapciu. Czyli to się nazywa Croft Farm Park, coś tam, Water Park. No, dlatego tu będzie chyba farma i dlatego będą owieczki. A Oliwia siedzi przed chwilą, słuchajcie, i mówi: mama, słyszysz owieczki? Ja mówię: nie, no zgłupiało dziecko, nie? Mówi: jak owieczki? Gdzie? Tu? Gdzie pada? Pada tu. Podlewają. Oli mówi: pada tu. Ale faktycznie, podlewane są tutaj. O, jest szlauf. Tu się przejdziemy. Obleje nas trochę. O, powinna być tęcza. Podlewane są. No co tak za mną idziesz? Nie idź za mną. Ktoś ma łódeczkę. Ale miejsce super, słuchajcie. Można usiąść, fajnie spędzić czas. Naprawdę czad. No i tu chyba za tym potem będą owieczki. Już jedna jest. Tu jest jedna owieczka. Małpy. O, wariat. Tu są małpki. Ktoś sobie postawił takie posągi. O, to też jest chyba jacuzzi, nie? Czy basenik jakiś? No. Nie wiem. Nie wiem, nie byłam w takim ogrodowym, powiem wam, jacuzzi. Nie wiem, jak to wygląda. Ale wiem, że gdzieś słyszałam owce. Dlatego idziemy zobaczyć chipsy. Oli ma jedne chipsy. Idziemy usłyszeć drugie chipsy. Zobaczcie, takie domki, domeczki. Każdy sobie tutaj stoi autami. Mają takie małe, takie jakieś, jak to by powiedzieć, takie storage. Na przechowywanie chyba jakichś gratów. Nie mam pojęcia, co to jest. Jeszcze owieczek nie widzę. I w sumie to nawet ich nie słyszę teraz. I need a toilet. Ogólnie powiem wam, że miejsce naprawdę bardzo fajne. I myślę, że przyjedziemy tutaj jeszcze nie raz. Tam widzę już jakieś coś. Tam widzę taką białą. No, rusza się coś. Ja nie widzę, bo mnie razi. Tam, białe. Krowa? O! Jej! Są owieczki tu gdzieś. Myślałam, że będą widoczne. Myślałam, że będzie je widać, ale ich nie widać. Czekajcie, wyciągnę wam kija trochę. Może coś zobaczycie. O, są, widzę je. Tu są, dużo jest. Patrzcie, w ogóle jaka atrakcja. Jaka atrakcja, owce. Yeah. Normalnie na farmie jesteśmy. Widzisz? Cicho. Slow children. Zwolnij dziecko. Keep dogs on leads. No food. No i tutaj mamy, o, takie stateczki, łódeczki, tu chipsy. Zobaczcie. Pedestrians in row, please drive slowly. Marcin, owieczek. Owieczki, cześć. Chodźcie, pokaż. Chodźcie, pokaż. No chodź, szybca ci dam. Chodź, szybsie. Czekajcie, zbliżę wam. A co? Pokażę wam owieczki. Patrzcie, jakie fajne. Ale nie chcą podejść. Boją się. O, ale gadają do was chociaż. Nie chcą podejść, boją się. O, tu jest jeszcze jakiś ten. Czyli my aż odeszliśmy. Patrzcie, my aż odeszliśmy. Tam są nasi. Tam. Klaudia stoi, Gresem chyba macha ręczniczkiem. A tak wyglądają. Zobaczcie. Tam są namioty. Widzisz, ktoś jest w namiocie? No tu. Takie namioty rozbijane. Rozbijane.
No i w sumie nie ma co tam już dalej iść, bo tam są kampingi. I chyba można tak dookoła przejść, nie? Generalnie. Coś nie mi się zdaje. Czy... Trzeba być cicho przed 11. Po 11. Loud music is not loud. Just should be quiet. O, peaches, czyli to są te. Mają być 11.30, kipa tu jest. Peaches, to nie są te, te jakieś te? Ja nie wiem, no albo to. Może to są piczki jakieś. Ja nie wiem, słuchajcie, co to są peaches. Możecie napisać w komentarzach pod spodem. Dogs on the lead at all times. Kid barbecues off the grass. Sorry, but no ball games. Boże, nic nie wolno. Nie chyba. Chodź, tędy mamy bliżej, od razu pójdziemy do toalety, bo mi się bardzo, bardzo, bardzo chce. Także tak to wygląda. Tam są nasi. Tu, na kaco. Być może patrzą za nami. Albo nie patrzą. Ogólnie zobaczcie, tak to jest wcale nie takie duże to miejsce, ale bardzo, bardzo przyjemne. Ale ogólnie taki domek, taki te domki takie tutaj do wynajęcia, czy do... No to droga sprawa. No 120, znaczy to chyba akurat nie to, bo najdroższe to było 150, więc chyba to może 120, tam to 150. Bo tam jednak mamy więcej attraction. Tylko teraz nie wiem, czy może to też mogą być czyli słuchajcie, bo tu i rowery. No właśnie. Nie wiem, wiecie co, nie rozumiem. Nie rozumiem, trzeba byłoby dobrze poczytać, ale generalnie to tak wygląda, jakby ktoś tutaj właśnie to był, pilnował i spędzał tu czas, nie? Bo czyjeś ozdoby, czyjeś jakieś takie prywatne rzeczy jakby, tak mi się wydaje. No, także jak widzicie, w taki oto sposób spędzamy właśnie teraz wolny czas, czyli wakacje dzieci. Cieszymy się sobą, cieszymy się tym, słuchajcie, że jesteśmy koło siebie. Oli nas niedługo opuszcza, jak za 2 tygodnie. Już jest 20 dzisiaj, 4 albo 5, a ty drugiego. Tydzień ci został. Co trzeciego? No, a tata przylatuje drugiego. Czyli został ci tydzień. Patrzcie w ogóle, pokaż minę jaką masz. Nie, pokaż na twarzy jaką masz minę. Zrób minę taką, która odpowiada temu, że jedziesz. A że będziesz tęsknić za mamą? No, tak wygląda Oli. Tęskniąca za mamą. No. Także nie no, będę tęsknić za nią cholernie, bo ja nie jestem przyzwyczajona się rozstawać z moimi dziećmi, naprawdę. Ja wiem, że ona się będzie cieszyć, ja wiem, że jej tam będzie dobrze, wszystko wiem i wszystko rozumiem, ale no ale to nigdy nie przegada mi do rozumu, że bym nie tęskniła, bo będę tęsknić cholernie. Ale dobrze, porozmawiamy i cieszmy się jeszcze tym, że jeszcze ona tu jest. No zobaczcie, tutaj się wjeżdża i tutaj właśnie są te domki. Tam pan sobie stoi już przy jednym z domków. Tutaj wjazd. Nie wiem, co to są te niebieskie rury wystające z ziemi. Woda? Tak? Co to? Możliwe. Nie. O, ktoś krzyczy. O, nie myśli. Co, kochanie? No. Powolutku. Będę z tobą szła. Nie, to ewidentnie jest czyjeś. Woda! Chlapią nas! Patrzcie, uciekajmy! Nie, no jak widać, to tutaj tylko do tego momentu to chlapie. Czemu za mną idziesz? No, teraz za Oliwią poszło. No, także my wracamy, pójdziemy siusiu, pogodę mamy przepiękną, ale prawda jest taka, że się tak nie zapowiadało, nie, Niunia? Jaka była pogoda, jak wyjeżdżaliśmy? Nie opada. No, zapowiadało się, słuchajcie, na deszcz. Flaga Anglii, patrzcie. England, England, England. Gdzie? 2. No, i dzieciaczki w wodzie. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy tam jest Oskar i Klaudia, czy to inne dzieci? Nie. Nie, to inne. Nie, myślałam, że to Klaudia, ale nie, bo Klaudia by nie weszła bez ciebie. No i tam, zobaczcie, idzie się tak naokoło, naokoło. Może i byśmy do... Nie, nie wiem, czy byśmy doszły. Tam chyba przy tym się kończy, nie? No właśnie, chyba tam byśmy już nie doszły. A chcesz zobaczyć tam, koło tej gym? Co tam jest? Nie? A ja zobaczę z ciekawości. Zobaczę z ciekawości i od razu wam też pokażę. Także cóż, ja myślę, że odezwę się do was już bliżej tej gym, bo chodzi mi o to, żeby została mi jeszcze pamięć. Proszę? No i grilla robimy, no, bo wzięliśmy sobie. Wujek wziął małego grilla, mamy kubachę, mamy chlebek, mamy ketchup, także jakiś mały barbecue.
dla dzieciaczków będzie jak najbardziej. Będą sobie sami kołbaski, tylko ciekawa jestem, czy sztuczce wziął. Chyba nie. Chyba nie, bo nożyk ja wzięłam. A, mają tu w barze? Poprosimy najwyżej. No. O, danger, deep water. It can be dangerous to swim in this water. O, ale dużo! Patrzcie, kaczki. Kaczki, kwaczki, dziwaczki. O, patrzcie, jak blisko człowieków. No, on, to są zawody. Patrz, ta pierwsza to naprawdę... A tam, patrz, ile tam. Zobacz. Nie, co ty. Ale dużo. Patrzcie, i płynie brygada druga. Będą się wymieniać. Brygada. Patrzcie, tu płynie, o, druga tura. Teraz te czekają, będzie wymianka. Pa, płyną do ciebie. Chodź, Nienia. Chipsy im nie dawaj. Możesz za chwilę przyjść z jedną kromką, no? Przyjdziesz z Klaudią, bo zobacz, ile ich jest, zobacz. Chodź, weźmiesz chlebek. Kaczek. Tu jest jeden kaczek. Dobra, pokażę wam, co tutaj się dzieje. Zaraz zobaczymy. To jest jakaś taka malutka właśnie siłownia. Water Sports, czyli tu chyba właśnie jest całe to miejsce, gdzie można podnająć sobie jakiś sprzęcik. Muzyczka. Teraz wam pokażę. Uwaga. Zobaczcie. A, tam pan wchodzi. Czyli ja tu jestem od, nie od wejścia. Tak wygląda siłownia. Chyba już mam wszystko zmniejszone. Siłownia cała chyba. Czekajcie. Nie wiem, czy będę mogła wam pokazać. Spróbujemy. Spróbuję, a co? Taka siłownia jest, patrzcie. Gym & Tonic i tam jest cała siłka. Tutaj chyba się rejestrujecie. Patrzcie. Taka siłownia. Ja mam fajnie. Tak wygląda. Tutaj macie wszystkie sprzęty. Tam chyba jest ta druga sala, od której ja wam pokazywałam z drugiej strony. Tutaj są sprzęty. I tak to wygląda. Fajnie. Dobra. Starczy. Starczy, bo nie chcę im przeszkadzać. Tak by to wyglądało. Tutaj znowu wjazdy i takie jeszcze malutkie domki. Tu chyba też właśnie te domki się wynajmuje i one się też chyba jakoś... Games room. O, tam jest jakiś games room. To też za chwilkę chyba... The potting shit games room. Ja tam za chwilkę też dojdę i zobaczę, czy tam się da wejść. Teraz mam jeszcze tylko na chwilę. Chwilunie, bo normalnie chcę się bardzo mocno do toalety. Pokażę wam jeszcze tutaj to drugie miejsce. I tutaj chyba podnajmujecie właśnie sobie, tak, tutaj wynajmujecie, podnajmujecie wszystkie te, wszystkie sprzęty. O, tutaj macie ceny. Tudu. Kajaki takie. Tutaj jakieś też sprzęty, a widzicie, tu jest wszystko. Sisko, sisko, tutaj są kajaki. A, ja myślałam, że tutaj nie ma, to chyba jednak jest jakiś, słuchajcie, ratownik, tu coś musi być. Proszę bardzo, tutaj macie cały cennik. Katakanu, na, nie wiem, 16.27 za pół godziny i za godzinę. Tutaj są stawki. Windsurf 18. Tak, tutaj macie cennik. No i zobaczcie, pokażę wam jeszcze z bliska. Tam jeszcze są też kajaki. Tu jest w ogóle całe, widzicie, miejsce takie water sports. I tutaj może nas też sobie chyba usiąść. To jest recepcja, czyli jednak widzicie, zwracam honor. Czyli to mi się podoba, że jednak tutaj są ratownicy czy cokolwiek. O, tu chyba dzieciaki nasze. Gracjan! Patrzcie. Tam Gracjan, jest Oskar i jest Klaudia. No i tak to wygląda. To wygląda fantastycznie. Powiem wam, naprawdę super to wygląda. Ale ja już idę, bo po prostu nie wytrzymię. No, a to jest właśnie chyba pan, który odpowiada jednak za porządek, także naprawdę super. Czy to jest ten sam budyneczek? Bo jak tak, to po co ja mam iść naokoło? Chyba to jest ten sam, co? Powiedzcie mi, że to jest ten sam. To jest chyba ten pan. Tak, to jest ten sam. To jest ten pan chyba odpowiadający za wszystko. W środku mamy jeszcze taką salę, tutaj można sobie usiąść. O, są krzesełka. Czekajcie, muszę wam oddalić,
z widokiem właśnie tutaj na to jeziorko. Tutaj mamy kuchnię. Idźmy dalej. I tu co się dzieje? To jest jakaś w ogóle taki podest, na którym chyba wydaje mi się, że są jakieś występy. Nie wiem jeszcze jakie, ale jakieś są. Są światła, więc może nawet jakieś, nie wiem, jakieś tańce, wygibańce. Tutaj oczywiście piwko. Tak to wygląda. Siedzenia. Jeszcze tylko do tego Games Roomu bym chciała właśnie zajrzeć, który jest tam. Tylko, że ja nikogo tam nie widzę i tak się zastanawiam, czy tam faktycznie cokolwiek jest. Ale pójdę z wami za chwilę zobaczyć. A teraz pozwólcie, że pójdę do toalety i odezwę się do was niebawem.